Centralne Biuro Śledcze Policji i Śląski Urząd Celno-Skarbowy zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów i rozlewnię alkoholu. Wśród zatrzymanych sześciu osób są pseudokibice zagłębia sosnowiec. Funkcjonariusze rozbili zorganizowaną grupę przestępczą produkującą i sprzedającą alkohol i papierosy. Na terenie Województwa Śląskiego w trakcie przekazywania nielegalnych papierosów zatrzymano 6 osób. Wartość rynkowa alkoholu to ponad 350 tysięcy, a papierosów około miliona złotych. Straty skarbu państwa z tytułu niezapłaconych podatków oszacowano na kwotę blisko półtora miliona. Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw skarbowych. Jeden z nich został tymczasowo aresztowany. Postępowanie prowadzi prokuratura okręgowa w Sosnowcu, sprawa ma charakter rozwojowy i obejmuje wiele osób.